zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wygląda na to, że w Ameryce rząd komunistyczny Bidena zacznie niedługo już strugać i budować okrągły stół Magdalenki pod Hawaną na Kubie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No te okrągłe stoły po komunistów, no to patrząc na Polskę, patrząc na Czechosłowację, patrząc na Rosję, no to zawsze jest to samo. Komunistyczne świnie po prostu się prywatyzują, no i przejmują całą władzę w Ameryce. W Ameryce jest dużo Kubańczyków, oni mieszkają na Florydzie. Głosowali za Trumpem, byli przeciwko komunizmowi. Dużo Wenezuelczyków głosowało za Trumpem, jest przeciwko komunizmowi. No ale wszyscy socjaliści z tych Ekwadorów, z Meksyków, z Bliskiego Wschodu, tak samo. No ale z Ameryki Środkowej i Południowej, no to większość poza Wenezuelczykami i Kubańczykami to głosuje na komunistów. No i dzisiaj komuniści chyba będą coś robili w tym celu, żeby Kuba się zdemokratyzowała. Jak ma się zdemokratyzować? No tak jak ma się zdemokratyzować, jak w Polsce Jaruzelski doprowadził. Jaruzelska do dzisiaj mieszka w domu ojca, jest szanowana, no nie, tam proponowali jej chyba funkcje polityczne. W wypadku Castro, no to 60 lat w zasadzie, no to tam rodzina Castro trzyma za mordę całą Kubę. No tam nie ma mrozu i to jest ten podstawowa zaleta krajów takich, które się są w stanie długo utrzymać przy rządzie, no bo jeżeli nie ma głodu jakiegoś dramatycznego, bo tam ciągle coś rośnie i ludzie nie zamarzają, no to nie będą tak protestowali. No ale też komuniści zrobili za mordy. Raul Castro oświadczył w zeszłym parę dni temu, tydzień czy dwa, że rezygnuje z funkcji pierwszego sekretarza partii komunistycznej. Wielu amerykańskich fachowców, no i wielu amerykańskich tak zwanych ekspertów, no to kretyńsko powiedzieli, idiotycznie powiedzieli, że to jest koniec ery, to jest koniec ery komunistycznego rządzenia na Wyspach Karaibskich. No każdy normalny rozumie, że to jest fałszywe, że to w ogóle nie ma sensu, nie ma słowa prawdy. Tak jak w Polsce ustawka szabru PRL została zrobiona, Kiszczaki, Jaruzelskie poprzejmowały to wszystko, prywatyzacja fabryk nastąpiła, PGR-ów, stoczni i tak dalej, wyprzedaż, no to na Kubie nie będzie wyprzedaży, tylko będzie przejmowanie. Dlaczego? No dlatego, że Kuba jest, no nie jest ani socjalistyczna, ani kapitalistyczna. To jest dyktatura. To nie jest dyktatura nawet proletariatu, czyli ludu pracującego, który nie ma nic do stracenia poza kajdanami. To jest dyktatura wojskowa. To jest dyktatura wojskowa. Oni operują tak jak kartel, oni operują po prostu zmuszaniem. Tam jest jedna partia, tam nie ma jak głosować. No w Polsce też były wszelakiego rodzaju służby wojskowe, niewojskowe, tego rodzaju rzeczy. No to na Kubie to jest do potęgi, przypuszczam, trzeciej. Tam wszystko to się już zawala od upadku Sowietów, czyli który to tam 90. rok, to już 30 lat się zapada. Dlaczego się tak za bardzo nie zapada? No nie zapada się dlatego, że tam jedna piąta, nie wiem ile tych Kubańczyków wyjechało. Castro, kiedy wypuścił w latach 80. wszystkich bandytów z więzień kubańskich, no to później w Ameryce powstawały te wszystkie filmy Miami Vice i te wszystkie filmy gangsterskie, no to większość z nich to były bandziory właśnie kubańskie, tak wielu ludzi tego nie kojarzy, no ale to był element, który zaczął niszczyć Amerykę od środka. Wybory na Florydzie, no też jest ciekawe, że jednym z tych socjalistów amerykańskich pchających socjalizm to jest właśnie, nazywa się Castro. Castro przyjechał do Ameryki, żeby zaczynać socjalizm. No i wygląda na to, że ma dużo popleczników. To jest najgorsza ta sprawa, że ma duże ma poparcie. Castro, cała rodzina Castro, no oni sami nie wytrzymają. Oni mają tych wszystkich swoich lojalistów, mają tych swoich generałów, pułkowników, no i szeregowców. Tam po prostu jest to zorganizowana mafia.
I oni pilnują, pilnują tego, żeby wszyscy członkowie tej rodziny i wszyscy naokoło mieli forsę. No i walczą o to, żeby tam nikt się o niczym nie dowiedział i żeby wszyscy dobrze żyli. Jedna piąta, czy ilekolwiek tych Kubańczyków, no to nieustannie wysyłała i wysyła forsę na Kubę. No i oni już wiedzą ci wszyscy żołnierze wiedzą, co robić. Dużo tych ekspertów, no to się kretyńsko koncentruje na tym, czy prezydent Miguel Díaz-Canel, czy on zostanie pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Kuby, co najmniej na parterze, no bo to na parterze, na papierze, bo to jest największa funkcja całego kraju, całej Kuby, no ale to jest zmyłka, dlatego, że Díaz-Canel, no to on był wsadzony na to stanowisko przez Castro w 2018 roku jako takie oszukaństwo, tak jak było oszukaństwo Magdalenka, także to już Magdalenka, no to była już od 85 roku ustawiana, no Ameryka też w tym brała udział, Reagan, Reykjavik, no ale Rusi się włączali, stan wojenny był wcześniej, stan wojenny w sumie 2 miliony ludzi wyjechało między Solidarnością a stanem wojennym, także oni to wszystko przyszykowywali dosyć długo. No i komuniści się szykują. Komuniści mają takie motto nawet na tej swojej stronie internetowej. Somos continuat, czyli my zawsze jesteśmy kontynuacją. Czyli nic się nie zmieni. Oni po prostu będą ciągnąć to od tych bandyckich Che Guevary i wszystkich tych morderców Urzędu Bezpieczeństwa Kubańskiego. Oni będą to kontynuowali. Taka szycha, taka kluczowa figura na Kubie, no to jest generał Luis López Callejas. Luis López Callejas, no to on jest byłym zięciem Castro, no i on jest ojcem kilku wnuczków Castro, tak? Także to jest układy rodzinne w zasadzie, to tam, także widać, że to jest królestwo może nie, no ale to jest zamordyzm. López Callejas, on w zasadzie jest szefem tej takiej grupy GAESA, to jest taki konglomerat wojskowy, który kontroluje 75% kubańskiej ekonomii, kontroluje hotele, kontroluje firmy budowlane, kontroluje stocznie, wymianę pieniędzy, przelew pieniędzy, znaczy szczególnie tych dolarów. Także to jest po prostu jedna wielka mafia. W 2018 roku w Departamencie Stanu, w jednym z takich podkomitetów, no to właśnie jeden z senatorów właśnie mówił, że pod kierownictwem Lópeza Callejasa oni, cała ta grupa była zaangażowana w przesyłanie kokainy przez Wenezuelę. Tak? Także to jest poważna sprawa. Następna taka kluczowa osoba, kluczowa figura to jest syn Castro, Alejandro Castro Espín. To on jest głównym wywiadowcą. On jest w wywiadzie kubańskim. On jest po prostu szpiegiem kubańskim, jest pułkownikiem, no i on miał mocne układy z Kremlinem, z Moskwą, no i mówią, że jak w 2019 roku tam niektórzy pracownicy ambasady amerykańskiej i kanadyjskiej, oni mieli jakieś takie dziwne problemy zdrowotne, podejrzewali, no i część nawet udowadniają, że to były jakieś takimi, byli atakowani dźwiękami niesłyszalnymi dla ucha ludzkiego, czy falami niesłyszalnymi dla ucha ludzkiego, no ale to powodowało, że oni po prostu się tam zaczynali harować. Także, że ta rodzina naokoło Castro, ale tak samo jak wszyscy lojaliści, no żołnierze, z reguły generałowie José Machado Ventura, czy Ramiro Valdés, czy inni wojskowi,
w Ameryce nikt tych nazwisk nie zna, no ale to są te rodzaju kiszczaki, nie kiszczaki, tak? To jest podobna struktura. Amerykanie o tym w ogóle nie słyszą, Polacy prawdopodobnie też nie. No i Biden teraz on ma doradców, no i Antony Blinken, który w zasadzie doradza Bobowi Menendezowi, no to ten to jest takim demokratycznym ekspertem od Kuby. Wygląda na to, że oni będą działali w tym kierunku, żeby ustawić Magdalenkę, żeby ustawić Magdalenkę. To wszystko będzie owijane w te całe te gówno polityczne i systemowe, to będzie owijane w papierek demokracji, że oni będą starali się pomagać ludziom, Kubańczykom i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie jest prawda. Amerykańscy komuniści po prostu im pasuje. Im pasuje jednopartyjność. W Ameryce uwielbialiby, żeby był system jednopartyjny. Oni po prostu przesuną tych wszystkich komunistów na stanowiska prywatne, zlikwidują embargo, zacznie się wolny przejazd pomiędzy tymi Kubańczykami w Ameryce i Kubańczykami stamtąd. No i cała ta szycha, cały ten rząd komunistyczny, który męczył, mordował, wyganiał, dojdzie po prostu do władzy. I w ten sposób to się odbierze. Kuba ma na dzień dzisiejszy najgorszą sytuację ekonomiczną. W zasadzie od upadku Związku Radzieckiego. No dziwne, że tak jest, no ale tak jest. No dzisiaj nie ma już Fidela Castro, dzisiaj nie ma tej ideologii komunistycznej, nie ma tego napalenia. Ludzie już trzecie pokolenie rośnie w tym syfie socjalistycznym. Jak niektórzy mówią, no ale to niesłusznie, jak się może tam zmienić. Parę jest takich scenariuszy. Jeden scenariusz to jest taki, że stare wojsko wymiera, no i nowe wojsko wchodzi i nowe wojsko przejmuje. No ale no niestety nowe wojsko to jest tak jak stare wojsko, tak jak w Polsce są stare kiejkuty, to są i nowe kiejkuty. To jest kontynuacja po prostu. To nie ma czegoś takiego, jak są wyszkoleni na uczelniach, są wyszkoleni na urzędach, tak jak w Polsce chyba nawet nie spalili mundurów milicyjnych, tylko zmienili cztery litery z milicja na policja. No i to wszystko, co się stało, także oni czegoś takiego nie będzie. Drugi scenariusz, no to może być tak, że Kubańczycy zaczną się denerwować i burzyć, że będą strajki, nie strajki. No raczej tego scenariusza nie będzie, no bo czekają jednak na pokojowe przekazanie władzy albo zmianę władzy. No i widzą, że byliby zniszczeni, tam ludzie ciągle wyjeżdżają. Także ten najbardziej taki realistyczny scenariusz, no to jest Magdalenka. Jest Magdalenka, kiedy wyjdą ci wszyscy, opozycja partyjna, no i oni powiedzą, słuchaj, Castro, tutaj ma być demokracja, Castro przyjdzie, powie, chce być pierwszym prezydentem niepodległej Kuby, tak jak Jaruzelski, wy dostaniecie 40%, także Ameryka będzie powiedziana, że tam jest demokracja. Później Castro już nie będzie pierwszym sekretarzem partii komunistycznej, tylko pierwszym prezydentem, będzie jeździł. Później po Castro przyjdzie jakiś Wałęsa, czyli znowu jakaś podkładka. Także to wszystko i tak ciągle jest, cała ta orkiestra gra tak jak Castro każe i cała orkiestra maszeruje tak jak Castro każe. No i nie będzie w sumie ani wolnych wyborów.
ekonomicznie cały ten przesunięcie, czy ta zmiana ekonomiczna, no co zrobi? No ci ludzie, tak jak nie mieli tych gaźników do tych swoich amerykańskich samochodów z lat 50. 60. i wstawiali tam, modyfikowali różne Zaporożce i tak dalej, no to teraz po prostu będą sklepy się pootwierają, tak jak w Polsce się sklepy pootwierały. Amerykańskie firmy wejdą, sklepy wejdą, europejskie sklepy wejdą, no i ludzie nie będą mieli forsy, żeby kupować. Na cała ta sitwa, cała ta śmietanka, wszystkie te komunistyczne świnie po prostu się przemienią, założą z kubraczki i z czerwonych sztandarów po prostu przefarbują się na kapitalistów. Ale to jest cyrk, to jest pokaz, to jest teatr, to jest oszustwo. Wszyscy ci amerykańscy komuniści, demokraci, socjaliści, którzy przepraszają, tłumaczą w zasadzie, nie przepraszają, którzy tłumaczą ten socjalizm i będą mówili, że to jest potrzebne ludziom z Kuby. No nic to nie da, tak? Nic to nie da, bo lud tak jak był wykorzystywany, tak będzie wykorzystywany. Jedyne, co może się stać, no to to, że powiedzmy, tak jak z Polski po Magdalence 2-3 miliony jechało od Solidarności do Magdalenki. Później po transformacji ustrojowej, czy tam po tym szabrze Magdalenki, następny wyjechał 1,3-2 milion. Zrobiła się ta Unia Europejska. Także Kubańczycy też stracą duży procent swoich obywateli, którzy mogliby budować, którzy przypuszczalnie najwięcej wyjedzie ludzi dobrze wykształconych, inżynierów, lekarzy, no też na pewno trochę niewykształconych, ale pierwsza grupa ludzi, którzy będą wyjeżdżali niezadowoleni z tego systemu, no to są ludzie, którzy mogliby budować tą nową Kubę, ale nowej Kuby nie ma, bo będzie stara Kuba w nowym papierku. No i tak samo w Polsce. W Polsce też wyjechało, przepraszam, parę milionów ludzi, którym komunistom zależało na tym, żeby wyjechali. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom i republikanom, że głosujecie. Głosujcie w wyborach międzyprezydenckich 2022. Głosujcie w 2024. No patrzcie się, jak proletariusze czy komuniści wszystkich krajów łączą się. Biden to zrobi. Myślę, że jak to się uda, to przypuszczalnie i Korea będzie następnym. No Jeżeli w 2024 roku coś się stanie, że do władzy nie dojdą republikanie, że w 2022 nie wezmą kongresu z jakichś dziwnych przyczyn, no to może się okazać, że komuniści amerykańscy zjednoczą również się z komunistami Północnej Korei. No i tam też będzie po prostu następny Jaruzelski, następny Castro, będzie ta przemiana tych komunistów, tych świń komunistycznych, będą zakładali mundurki kapitalistów czy wolnego rynku. Przekaz dla socjalistów. Zastanówcie się, kogo wybieraliście. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na cenę swoich podatków. Obserwujcie, co się dzieje w wypadku Kuby. Popatrzcie się, jak wyrolują Kubańczyków. Ten szary lud to zostanie wyrolowany, tak jak polski szary lud. Zdrowia dla normalnych.